Cześć, witajcie na kanale CTGTV, ja jestem Jacek i dzisiaj opowiem wam o efektach basowych od Machete. Znowu, co to będzie? Przekonamy się. Słuchajcie, po moich ostatnich próbach z efektami basowymi bałem się. Naprawdę się bałem. Bo Krzysiek do mnie napisał, słuchaj, może przetestujesz efekty basowe, które zrobiłem. A ja powiedziałem oczywiście, że przetestuję, chociaż strach mnie ogarnął niesamowity. No ale słuchajcie, nie wolno się poddawać, trzeba próbować. No i tak zrobiłem, efekty przyszły, pograłem, ograłem, sprawdziłem. No i teraz wam je pokażę. Co to będą za efekty? To są dwie kosteczki. Pierwsza to overdrive basowy. Krzychu mi ogólnie zrobił taką lekką zagadkę, bo nic mi nie powiedział o tych efektach, więc nic o nich nie wiem. Wiem tylko tyle, że mają wejście, wyjście, zasilanie 9V i 2 switche i reszty się musiałem domyślić sam. Z tego, co mi się wydaje, bo nie wiem tak naprawdę, jak wygląda specyfikacja, niedobry Krzysiu. Ale z tego, co mi się wydaje, to efekt wygląda tak, że jest jakby podwójny gain, czyli mamy przester i możemy go jeszcze doprzesterować. I tak, no jest wszystko, gain A, gain B, volume A, volume B, blend, czyli mieszamy sygnał czysty z przesterowanym i ton, czyli brzmienie tonów, a ten magiczny przełącznik, nie wiem co robi, zmienia brzmienie. I teraz tak, jak odpalimy sobie pierwszy foot switch, no to możemy sobie głośność A i gain A, ton jest wspólny dla dwóch kanałów, no i tutaj sobie blendujemy. A jak naciśniemy ten przycisk, to mamy jeszcze więcej głośności, znaczy nie więcej, mamy tak jakby korekcję na tym pierwszym przesterze, głośności i możemy dodać sobie jeszcze więcej gainu. I tak to wygląda. A druga kostka jest to equalizer, albo jak kto woli, to się jak kto lubi, jak to nazywa. Mamy głośność i 7 częstotliwości do wyboru, od 62 do 4000 Hz i możemy sobie regulować z plus minus 15. No i tyle, nic więcej tutaj nie ma w tej kostce, no to jest po prostu equalizer. Gramy. Thank you.
pograliśmy, znaczy ja pograłem, pokazałem wam. Zacznę może od equalizera. Działa. Wszystko kręcimy, zmieniamy częstotliwości. Ja nie jestem specjalistą, zresztą jak sami wiecie, od brzmień basowych. Słyszeliście jak to gada, słyszeliście jak zmienia wszystko, tutaj jest spoko. No i tyle, no można sobie dodać, odjąć i nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, no po prostu jest to equalizer i działa bardzo dobrze i wygląda fajnie. Przestań. Działa, gra i nie wiem jak Davis to składał wtedy, bo nie znam się na tym, ale tutaj wszystko działa jak należy, gra bardzo fajnie. Jest to cały czas brzmienie naszego basu, tylko jest po prostu przesterowane i to jest zarąbiste. Ten overdrive do basu jest zajebisty. I tyle chciałem powiedzieć, bo na nic więcej tutaj mnie nie stać. Działa też podobno z gitarą, ale Krzychu, wybacz, nie chce mi się już tego podpinać. Skoro działa z basem, to jest gitarą, to zagra. Dobra, słuchajcie, serdecznie polecam efekty od maszet. Zresztą słyszeliście, że działają bardzo fajnie już nieraz i tak samo wzmacniacz. Link do strony Krzyśka na Facebooku znajdziecie pod spodem, także możecie się tam przez niego kontaktować. No i tyle, no, chcecie efekt do basu, chcecie wzmacniać, chcecie booster albo coś jeszcze innego, piszcie do Krzyśka i on wam to zbuduje. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że film wam się podobał, dajcie znać, zostawcie łapę w górę albo dwie w dół i widzimy się już niedługo. Adios!